Simon Sebag Montifiori, Stalin, Dwór Czerwonego Cara. Odcinek 8. Partia nie była po prostu zbiorowiskiem odrębnych grup. Był to niemal biznes rodzinny. Do kierownictwa należały całe klany. Kaganowicz to najmłodszy z pięciu braci, spośród których trzej byli wysoko postawionymi bolszewikami. Krewni Stalina też pełnili wysokie urzędy. Bracia Sergo sprawowali najwyższe funkcje na Kaukazie, gdzie silne związki rodzinne stały się normą. Sieć małżeństw komplikowała stosunki na szczycie i miała przynieść fatalne następstwa. Kiedy jeden przywódca upadał, wszyscy jego protegowani spadali razem z nim, niczym alpiniści związani jedną liną. Chłopstwu rzeczywiście przetrącono grzbiet, by posłużyć się mrożącym krew w żyłach określeniem Stalina i Mołotowa. Ale skala represji wstrząsnęła nawet ich najbardziej bezwzględnymi stronnikami. W połowie lutego 1930 roku Sergo i Kalinin wybrali się na inspekcję na wieś i rozkazali odtrąbić odwrót. Sergo, który jako przewodniczący Komisji Kontroli Partyjnej kierował kampanią przeciwko prawicowcom, polecił przerwać uspołecznianie inwentarza na Ukrainie. Stalin stracił kontrolę nad sytuacją. Ten zręczny taktyk ugiął się przed Palatynami i zgodził się wycofać, aczkolwiek niechętnie. 2 marca napisał swój słynny artykuł Zawrót głowy od sukcesów, w którym przypisał całą zasługę sobie i oskarżył lokalnych urzędników o własne błędy, co było sygnałem do osłabienia presji na wieś. Stalin uważał swoich sojuszników za zwarty krąg przyjaciół. Bractwo uformowane historycznie w walce z oportunizmem Trockiego i Bucharina. Ale teraz, gdy stalinowska rewolucja zmieniła wieś w koszmarne pobojowisko, poczuł, że w politbiurze narastają wątpliwości i rodzi się nielojalność. Nawet w tych burzliwych czasach posiedzenia politbiura odbywające się w południe we czwartki przy dwóch równoległych stołach w zarzuconym mapami pokoju sownarkomu w Pałacu Żółtym bywały zdumiewająco niefrasobliwe. Stalin nigdy nie prowadził posiedzeń, pozostawiając to przewodniczącemu Rady Komisarzy Ludowych Rykowowi. Nigdy też, według Mikojana, nie zabierał głosu pierwszy, tak aby inni nie czuli się związani jego opinią, zanim wyrażą własną. Podczas tych posiedzeń przy stołach wiele gryzmolono. Bucharin, nim utracił swoje miejsce, rysował karykatury wszystkich przywódców, często w absurdalnych pozach, z ogromnymi penisami lub w carskich mundurkach. Nieodmiennie też drwiono z Woroszyłowa za jego próżność i głupotę, chociaż był jednym z najbliższych sojuszników Stalina. Czołem, przyjacielu, pisał do niego Stalin,
Szkoda, że nie ma cię w Moskwie. Kiedy przyjeżdżasz? Nikt nie kochał mundurów bardziej niż próżny jak kobieta Woroszyłow. Ten proletariacki dandys, który w swojej przestronnej daczy nosił białe flanelowe koszule i białe spodenki do tenisa, był wesołym epikurejczykiem, sympatycznym i skorym do żartów, miłośnikiem muzyki, bankietów i literatury, lubiącym towarzystwo aktorów i pisarzy. Stalin usłyszał, że w chłodne letnie dni nosi szalik swojej żony. Oczywiście jest tak w sobie zakochany, że bardzo dba o siebie. Ha, nawet się gimnastykuje. Roześmiał się notorycznie głupi Woroszyłow. Bez przerwy popełniał jakieś gafy. Ten metalowiec z Ługańska, przemianowanego na Woroszyłowgrad, podobnie jak wielu towarzyszy Stalina, ledwie ukończył dwie klasy szkoły powszechnej. Członek partii od 1903 roku, w 1906 dzielił pokój ze Stalinem w Sztokholmie, ale zaprzyjaźnili się dopiero w Carycynie. Od tamtej pory Stalin wspierał tego wodza naczelnego stokarni i w 1925 roku pomógł mu zostać ludowym komisarzem obrony. Woroszyłow z całej duszy nienawidził bardziej światłych umysłów wojskowych. W czym przejawiał się jego kompleks niższości? Jedna z głównych cech charakterystycznych w otoczeniu Stalina. Od czasu, gdy dostarczał konno pocztę górnikom z Ługańska, więcej miał do czynienia z końmi niż z silnikami. Choć mówiono, że przed swoim panem zachowywał się jak nędzny tchórz, flirtował z opozycją i potrafił postawić się Stalinowi, którego zawsze traktował jak starego kumpla. Był tylko trochę młodszy od Koby i nawet podczas terroru nazywał rzeczy po imieniu. Jasnowłosy, rumiany, z błyszczącymi oczami, odznaczał się łagodnym charakterem i niezrównaną odwagą. Ale pod tą anielską uprzejmością kryło się coś złowrogiego, zwłaszcza w wykroju ust, które zdradzały drażliwe usposobienie, mściwe okrucieństwo i zamiłowanie do drastycznych rozwiązań. Kiedy był o czymś przekonany, nie dopuszczał żadnych wątpliwości, wykonując rozkazy ze ślepym posłuszeństwem. Pod względem kultu swojej osoby ustępował jedynie Stalinowi. Nawet na Zachodzie powieściopisarz Denis Whitley opublikował panegiryk zatytułowany Czerwony Orzeł. Zdumiewającą historię chłopca z nizin, który podbił generałów trzech państw, a teraz jest marszałkiem Rosji. Na jednej z kartek krążących wokół stołu Woroszyłow napisał: nie mogę wygłosić przemówienia do traktorzystów, ponieważ boli mnie głowa. Na miejsce Woroszyłowa proponuję Rudzutaka, powiedział Stalin, zgłaszając kandydaturę innego członka politbiura. Ale Woroszyłowowi nie udało się tak łatwo wykręcić. Rudzutak odmówił. Kalinin zaproponował więc, aby jego też zwolnić.
pod warunkiem, że Woroszyłow wygłosi przemówienie przeciw. Zagłosował Woroszyłow, podpisując się Woroszyłow, którego boli głowa i nie może przemawiać. Jeśli Stalin aprobował przemówienie któregoś z przywódców, posyłał mu entuzjastyczną notatkę. Światowy przywódca, kurwa jego mać. Czytałem twój referat. Skrytykowałeś wszystkich, kurwa ich mać. Napisał z uznaniem do Woroszyłowa, który czekał na dalsze pochwały. Powiedz mi szczerze, czy zawiodłem w 100%, czy tylko w 75%? Stalin odpowiedział w swoim zwykłym stylu. To był dobry referat. Dałeś po dupie Hooverowi, Chamberlainowi i Bucharinowi. Stalin. Roztrząsano też poważne kwestie podczas debaty budżetowej. Stalin nakłaniał Woroszyłowa, by wystąpił w obronie swojego resortu. Okradają cię, a ty milczysz. Kiedy jego koledzy wrócili do dyskusji nad czymś, co Stalin uważał za już rozstrzygnięte, posyłał im notatkę następującej treści. Co to ma znaczyć? Wczoraj uzgodniliśmy jedno w sprawie przemówienia, a dzisiaj co innego? Bałagan. Stalin. Zdania przydzielano w taki sam sposób. Ton był często żartobliwy. Woroszyłow chciał przeprowadzić inspekcję wojsk w Azji Środkowej. Koba, czy mogę jechać? Mówią, że o nich zapomnieliśmy. Anglia będzie ujadać, że Woroszyłow przyjechał zaatakować Indię, odparł Stalin, który pragnął uniknąć wszelkich powikłań międzynarodowych, dopóki nie zindustrializuje Rosji. Będę cicho jak myszka, przekonywał Woroszyłow. To jeszcze gorzej. Dowiedzą się i powiedzą, że Woroszyłow przyjechał potajemnie w niecnych zamiarach, orzekł Stalin. Kiedy przyszło do mianowania Mikojana ludowym komisarzem handlu, Woroszyłow spytał: Koba, czy powinniśmy oddać rybołówstwo Mikojanowi? Poradzi sobie? Inni członkowie politbiura często targowali się o nominację. Dlatego Woroszyłow zaproponował Kujbyszewowi. Pierwszy zgłosiłem kandydaturę Pietakowa w rozmowie z Mołotowem i Kaganowiczem i poprę ciebie jako twój zastępca. Politbiuro mogło obradować godzinami, co męczyło nawet Stalina. Podczas jednego z posiedzeń napisał do Woroszyłowa: Posłuchaj, zostawmy to do środy wieczorem. Dzisiaj jakoś nieporęcznie. Jest już 4:30 i wciąż mamy trzy wielkie kwestie do rozpatrzenia. Stalin. Czasem pisał ze znużeniem. Sprawy wojskowe są tak poważne, że trzeba o nich dyskutować poważnie, a ja nie mam dzisiaj głowy do takiej pracy. Stalin uświadamiał sobie jednak, że politbiuro łatwo może się zjednoczyć, aby go usunąć. Rykow, prawicowy szef rządu, nie wierzył w jego plany. A teraz wahał się również Kalinin. Stalin wiedział, iż może zostać przegłosowany
a nawet obalony. Ujawnione niedawno dokumenty pokazują, jak otwarcie Kalinin się z nim spierał. Bronisz kułaków? Nagryzmolił Stalin na kartce. Popchnął ją przez stół do ojczulka Kalinina, dobrotliwego byłego chłopa w okrągłych okularach z kozią bródką i opadającymi wąsami. Nie kułaków, odpisał Kalinin, ale produktywnego chłopa. Ale zapomniałeś o najbiedniejszych, nabazgrał Stalin w odpowiedzi. Ignorujesz rosyjskie chłopstwo? Średniacy są bardzo rosyjscy, ale co z nierosjanami? To oni są najbiedniejsi, upierał się Kalinin. Teraz jesteś przywódcą baszkirskim, nierosyjskim, zadrwił Stalin. To nie jest argument, to obelga. Obelgi Stalina spadały na tych, którzy sprzeciwiali mu się w czasie tego najcięższego kryzysu. Nigdy nie zapomniał zdrady Kalinina. Dlatego przewrażliwionego, neurotycznego egoisty z mesjanistycznym poczuciem misji, każda krytyka była bitwą o przetrwanie, kwestią wyboru dobra lub zła, zdrowia lub choroby. W ciągu owych miesięcy przemyśliwał nad nielojalnością osób ze swego otoczenia, ponieważ członkowie jego rodziny i sojusznicy polityczni byli ze sobą ściśle powiązani. Miał wszelkie powody, by popadać w paranoję. Jeśli chodzi o ścisłość, bolszewicy uważali paranoję, którą nazywali czujnością, za niemal religijny obowiązek. Później Stalin mówił prywatnie o świętym strachu, który nawet jemu każe mieć się na baczności. Paranoja Stalina stanowiła część błędnego koła, które miało się okazać śmiertelne dla wielu z tych, którzy go znali. Radykalna polityka prowadziła do nieuzasadnionych represji, a te z kolei rodziły opozycję, której obawiał się najbardziej. Jego niezrównoważone poczynania tworzyły rzeczywistość, w której miał powody, aby się bać. Publicznie reagował z cierpkim humorem i spokojem. Można jednak znaleźć wiele przykładów jego histerycznych wyborów na gruncie prywatnym. Nie możecie mnie uciszyć ani trzymać moich opinii w tajemnicy, napisał do Woroszyłowa podczas walki z odchyleniem prawicowym. A mimo to twierdzicie, że chcę wszystkich pouczać. Kiedy te ataki na mnie ustaną? Stalin? Przenosiło się to na rodzinę. Jeden z jego listów do Nadii zaginął. Stalin miał obsesję na punkcie poufności swoich listów i planów podróży. Impulsywnie oskarżył swoją teściową, lecz Nadia stanęła w jej obronie. Niesprawiedliwie obwiniasz mamę. Okazało się, że list nigdy nie został doręczony. Jest w Tyflisie. Nadia śmiała się, że studenci w akademii dzielą się na kułaków, średniaków i biedaków.
ale był to żart z eksterminacji ponad miliona niewinnych kobiet i dzieci. Są świadectwa, że ochoczo denuncjowała przed Stalinem jego wrogów. Lecz to się zmieniało. Walka z chłopstwem powodowała podziały wśród jej przyjaciół. Uwielbiani przez nią Bucharin i Janukidze zwierzali się jej ze swych wątpliwości. Koledzy z akademii uważają mnie za prawicowca, mówiła żartem Stalinowi, który niepokoił się, że atakują jego żonę w chwili, gdy on naprawdę wkracza na grząski grunt. Podczas wakacji na południu Stalin dowiedział się, że Martemian Riutin, stary bolszewik, który odpowiadał za kinematografię, próbuje zorganizować spisek, aby go usunąć. Zareagował szybko i 13 września napisał do Mołotowa. Co się tyczy Riutina, wydaje się nie do pomyślenia, abyśmy poprzestali na wykluczeniu go z partii. Trzeba go zesłać możliwie daleko od Moskwy. Ten kontrrewolucjonista powinien zostać całkowicie rozbrojony. Jednocześnie Stalin zaaranżował serię procesów pokazowych i spisków, tak zwanych szkodników. Domagał się przyspieszenia tempa kolektywizacji i industrializacji. W miarę jak napięcie rosło, podgrzewał atmosferę, wynajdując nowych wrogów, aby zastraszyć swoich prawdziwych przeciwników w partii i wśród ekspertów technicznych, którzy twierdzili, że nie da się tego dokonać. Polecił Mołotowowi niezwłocznie opublikować wszystkie zeznania szkodników, a po tygodniu ogłosić, że wszyscy ci szubrawcy staną przed plutonem egzekucyjnym. Wszyscy powinni zostać rozstrzelani. Następnie zaatakował prawicowców w rządzie. Polecił wszcząć kampanię przeciwko spekulacji walutą, o którą obwinił komisarza finansów w gabinecie Rykowa, Brjuchanowa i prezesa Banku Państwowego Piatakowa. Chciał krwi i rozkazał szefowi OGPU Mierzyńskiemu aresztować jeszcze więcej szkodników. Polecił Mołotowowi rozstrzelać 2 lub 3 tuziny sabotażystów, którzy przeniknęli do tych resortów. Stalin żartował z tego na posiedzeniu Politbiura. Kiedy Palatyni krytykowali Brjuchanowa, przesłał notatkę do Waleria Mierzułaka, składającego raport w imieniu Gosplanu, Państwowego Komitetu Planowania. Za wszystkie nowe, obecne i przyszłe grzechy należy go powiesić za jaja, a jeśli jaja okażą się mocne i nie urwą się, przebaczyć mu i uznać, że postępował słusznie. Jeśli się urwą, wrzucić go do rzeki. Mierzłałk był też uzdolnionym karykaturzystą. Sporządził rysunek przedstawiający tę szczególną torturę ze wszystkimi detalami.
Niewątpliwie wszyscy pokładali się ze śmiechu. Brjuchanow został jednak usunięty ze stanowiska, a później, w latach Wielkiej Czystki, rozstrzelany. Latem 1930 roku, kiedy 16. zjazd WKP koronował Stalina na wodza, Nadia poważnie zachorowała. Stalin wysłał ją więc do Karlsbadu na leczenie i do Berlina, by zobaczyła się z bratem Pawłem i jego żoną Żenią. Jej problemy zdrowotne były złożone, tajemnicze i prawdopodobnie miały podłoże psychosomatyczne. Z jej karty zdrowia, przechowanej przez Stalina, wynika, że w różnych okresach cierpiała na dotkliwe bóle w jamie brzusznej, spowodowane zapewne wcześniejszą aborcją. Występowały też bóle głowy i migreny, które mogły być objawami synostozy, wzrostu kości czaszkowych, lecz mógł je również wywołać wcześniejszy stres spowodowany walkami wewnętrznymi w kierownictwie partyjnym. Stalin, choć zajęty przygotowaniami do zjazdu i zwalczaniem wrogów na wsi i w politbiurze, nigdy nie był bardziej troskliwy. Łód i Sielanka. Stalin na daczy. 21 czerwca napisał: Tatka, jak minęła podróż? Co widziałaś? Czy byłaś u lekarzy? Co powiedzieli o twoim zdrowiu? Napisz i opowiedz mi. Zaczynamy zjazd 26. Wszystko idzie źle. Tęsknię za tobą. Wracaj szybko do domu. Całuję cię. Gdy tylko zjazd się skończył, napisał: Tatka, dostałem wszystkie 3 listy. Nie mogłem odpisać. Byłem bardzo zajęty. Teraz wreszcie jestem wolny. Nie zwlekaj z powrotem do domu, ale zostań dłużej, jeśli twoje zdrowie tego wymaga. Całuję cię. Latem Stalin, wspierany przez energicznego Sergo, wmieszał w jeden ze swoich sfingowanych spisków partię przemysłową Kalinina i, jak się zdaje, wykorzystał dowody, że ojczulek, niepoprawny kobieciarz, marnotrawił fundusze państwowe na baletnice. Obwiniony błagał o wybaczenie. Stalin i Mieniżyński nieustannie naradzali się również w sprawie innych spisków. Stalin niepokoił się lojalność Armii Czerwonej. OGPU zmusiło 2 oficerów, by złożyli zeznania przeciwko szefowi sztabu Tuchaczewskiemu, utalentowanemu, odważnemu dowódcy, zażartemu wrogowi Stalina od wojny polskiej 1920 roku. Tuchaczewski był znienawidzony przez mniej zdolnych oficerów, którzy skarżyli się Woroszyłowowi, że arogancki dowódca stroi sobie z nich żarty swoimi
wielkimi planami rozbudowy armii. Stalin zgadzał się, że są one fantastyczne i tak ambitne, że niemal kontrrewolucyjne.